Witajcie. Opowiadałem wam o systemie i środowisku i teraz powiem wam, jak to można przełożyć, żeby to nie było tak abstrakcyjne, na nasze neosowe podwórko. Otóż wyobraźmy sobie, że staramy się zbudować organizację, która będzie lepsza niż te, które istnieją w starym systemie. Jaki jest największy problem działalności w starym systemie? Otóż to jest praktycznie takie jak oddychanie, ale jeżeli ktoś prowadzi działalność w starym systemie, to oczywiście jako podstawowe założenie bierze pod uwagę fakt, że może zostać okradziony, oszukany i no ten samo to założenie powoduje, że bardzo duża liczba osób, którzy na przykład chcieliby coś zrobić, wycofują się od razu, na samym początku, bo nie chcą brać udziału w czymś takim. Natomiast ludzie, którzy mają wyjątkowo dużo determinacji, wchodzą w to. No i niestety muszą grać tak, jak system pozwala. I na przykład, no, trzeba robić tak zwane optymalizacje podatkowe. W języku takim z nieobciążonym różnymi naszymi neologizmami, to optymalizacja podatkowa to jest inaczej unikanie podatków, czyli niewywiązywanie się z umowy, czyli oszustwo. Oczywiście cała masa przedsiębiorców się odburzy, bo oni uznają, że nie mają innego wyjścia. No tak, to nie ma innego wyjścia niż brać udział w oszustwie. Jeżeli świat jest światem oszustów, trzeba grać według zasad oszustów. Dlatego my chcemy stworzyć w Neosie taką organizację, która nie będzie brała udziału w tej grze w oszusta i oprzemy się na dwóch algorytmach, na dwóch prostych algorytmach. Ja je nazywam algorytmami, natomiast w starym systemie nazywane są przykazaniami. Jeden to jest nie kradnij, a drugie to jest nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I wydawałoby się, że tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby nie oskarżać kogoś o coś, czego nie zrobił, ale tak naprawdę pamiętajmy, że w chrześcijaństwie chodzi nie tylko o grzech działania, ale również o grzech zaniechania działania. Czyli jeżeli my wiemy, że ktoś oszukuje inną osobę i my nie powiadomimy tej innej osoby, że jest oszukiwana, to oczywiście w starym systemie jesteśmy bohaterami, ale według uniwersalnych, oczywiście cała masa relatywistów się oburzy i powie, że nie istnieją uniwersalne. Istnieją. Istnieją, bo tak naprawdę te przykazania, a to, co ja nazywam algorytmy, to nie jest dlatego, że przyszedł jakiś tam Bóg i je wykuł na kamieniu. Tak naprawdę one istnieją dlatego, że ludzie przez te 2 miliony lat, kiedy współpracują razem, na początku jako w ogóle homo habilis, a później jako homo sapiens, uznali, że to jest po prostu najbardziej optymalny sposób działania w społeczeństwie. Dlatego my w Neosie chcemy do tego wrócić. I zapraszam was dlatego właśnie z moim balonem, bo chcę stworzyć taką organizację, która będzie oparta o te dwa algorytmy. Nie kradnij, bo to nie zabijaj oczywiście też, ale na szczęście miejmy nadzieję, że tu nie będziemy musieli aż tak bardzo się tego wystrzegać. Tylko tak jak mówię, nie kradnij i nie mów fałszywego świadectwa, czyli inaczej mówiąc, nie kłam. Nie kłam po to, żeby chronić kogokolwiek, kto postępuje źle. Czyli nawet milcząc możemy kłamać. Dobra, no to w zasadzie myślę, że to tyle, bo przypuszczam, że to jest dosyć radykalne to, co wam mówię, bo na pewno się masa osób ze mną nie zgodzi, w tym bardzo wielu dziennikarzy wyborczych, ale akurat ich zdanie niespecjalnie mnie interesuje. Na razie, cześć.